Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejna akcja z nawozów, tym razem na innym gospodarstwie, na tym, z którego już był pierwszy vlog, na którym prezentowałem to, że będę u nich nagrywał. Zaraz zobaczycie, w jakim zestawie tutaj odbywa się praca. Także zapraszam do oglądania. Oto właśnie nadjeżdża zestaw, czyli New Holland T505 z podwieszaną Amazonką ZAM 1501. Dawka na hektar saletry, którą rozsiewają, wynosi 270 kg. Działka jest 36-hektarowa, na której mają posianą pszenicę. Widać tutaj po kukurydzy, bo jeszcze są resztki. Także pogoda ładna, robi się cieplej, chociaż dzisiaj wieje, ale chłopaki stwierdzili, że mogą większą dawką sypnąć. New Holland już ładnych parę lat tutaj pracuje na tym gospodarstwie. Jest no i pracy na pewno, bo hektarów przybyło. Ale jest też zamysł taki, żeby zakupić jakiś większy ciągnik zamiast jego, tego właśnie sprzedać, coś kupić większego. Póki co jest właśnie ten New Holland, jest MK120-konna John Deere. Także do tych mniejszych prac są wykorzystywane. Tym bardziej, że są właśnie zwierzęta też, bydło, także tej pracy jest o wiele więcej, wiadomo, siano, kosy i tak dalej. Te ciągniki swoją rolę na pewno spełniają, ale coś na pewno jeszcze pod uprawę większego by się przydało, także czas pokaże, zobaczymy. Zobaczcie, jakie ładne bajorka się porobiły na polu, na środku pola. Także trzeba je omijać, tak to by sobie człowiek przejechał i bez problemu, a tak to trzeba omijać, no ale co zrobić, tak, taki urok i nic na to się nie, w sumie nie poradzi. Jest jak jest, ważne, że robota idzie, hektary ubywają, sprzęt działa i oby tak dalej. Jest właśnie ładowany, także na dzisiaj już będzie koniec. Na pewno jeszcze jutro coś będzie rozsiewane. Także no co, krótka relacja jest, także na pewno coś w najbliższym czasie też z tego gospodarstwa się pojawi. Coś jeszcze na pewno się dogra w innym czasie, z czegoś innego dla was. To są takie początki. Obiecałem wam, że będą jakieś vlogi z tego gospodarstwa, także tak to się zaczyna. Dalej myślę, że będzie też ciekawie. Także na dziś to by było tyle. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.